1530 zł na rękę wynosi obecnie płaca minimalna w Polsce. Szacuje się, że w naszym kraju 1,5 miliona osób zatrudnionych na umowę o pracę pracuje właśnie za minimalną krajową. 1590 zł, a więc podobnie jak minimalna krajowa, wynosi według badań przeciętny budżet polskiego studenta. Czy za taką kwotę da się przeżyć w dużym mieście? Pokażę Wam techniki, dzięki którym 1500 zł wystarczy Wam na cały miesiąc. Żeby mieć kontrolę nad wydatkami, za to, co się da, będę płacić kartą. W ten sposób będę miał podgląd do wszystkich swoich wydatków. Na koncie jest 1500 zł. Czas start! O ile 41% polskich studentów mieszka z rodzicami, to jednak osoby starsze od studentów oraz ci, którzy przyjeżdżają do wielkich miast, zazwyczaj muszą zacisnąć pasa i znaleźć zakwaterowanie, które nie pochłonie całkowicie ich budżetu. Ceny wynajmu nieruchomości zależą oczywiście od miasta. Wśród największych miast najtaniej zapłacimy za wynajęcie kawalerki w Łodzi, niecałe 900 zł. Najdrożej zapłacimy w Warszawie, średnio 1540 zł. Jako że dla przykładu wzięliśmy mieszkanie w Warszawie, z budżetem 1500 zł na miesiąc o mieszkaniu samemu w kawalerce nie ma co marzyć, bo już na wstępie bylibyśmy na minusie. Pozostaje zatem wynajęcie pokoju i zakolegowanie się ze współlokatorami. Siema! Cześć! W Warszawie poza centrum, jeśli dobrze poszukamy i trafimy okazję, możemy znaleźć pokój już za 550 zł. W innych miastach ceny są o kilkadziesiąt złotych mniejsze. Po opłaceniu pokoju na koncie zostaje 950 zł. Jeżeli chcemy zaoszczędzić na wynajęciu mieszkania, ofert najlepiej szukać w listopadzie lub w grudniu. Wtedy ceny są najniższe. Najdrożej natomiast jest w okolicach sierpnia lub września, czyli tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zjesz ze mną? Wiesz co, dopiero co jadę. Okej. Jak udowodniłem w odcinku, co tańsze, jedzenie w domu czy na mieście, w przypadku gotowania dla tylko jednej osoby jest to opcja nieznacznie tańsza. Wtedy jednak przyjąłem zarobki na poziomie średniej krajowej, a nie najniższej. Mając do wydania jedynie 1500 zł miesięcznie, musimy korzystać z najbardziej ekonomicznych rozwiązań, czyli jeść głównie w domu. Ale jako, że nie zawsze jest czas coś ugotować, przyjmę, że dwa razy w tygodniu będę stołował się na mieście, najczęściej w barach mlecznych lub fast foodach, korzystając z kuponów rabatowych z mojej aplikacji. Do tego dochodzą podstawowe zakupy spożywcze, bo przy budżecie 1500 zł tylko na takie nas stać. Na zakupy spożywcze przeznaczam średnio 14 zł dziennie, do tego dochodzi dwa razy w tygodniu posiłek za 15 zł w fast foodzie lub w barze mlecznym. W ten sposób miesięcznie na jedzenie wydaję 540 zł. A jak zaoszczędzić na zakupach spożywczych? Przede wszystkim warto robić listę zakupów i trzymać się jej. Wtedy nie kupujemy niepotrzebnych rzeczy. Warto także przeglądać gazetki promocyjne oraz zapisać się do programu lojalnościowego, w którym punkty możemy zamienić na produkty. Opłaca się też w sklepach przeglądać koszyki z przecenionymi artykułami, których termin przydatności niedługo się kończy. Ceny niektórych artykułów przecenione są z tego powodu nawet o połowę. Przy wyborze produktów warto też zwrócić uwagę na producenta, bo na przykład serek wiejski pod marką dyskontu jest często produkowany przez znanego i reklamowanego producenta serków i w dodatku jest to ten sam produkt, tylko w innym opakowaniu, za to z mniejszą ceną. A jak zatrudnisz się w gastronomii, to często jesz za darmo. Około 60 zł to wydatki na kosmetyki i fryzjera. O zarost trzeba dbać samemu. Wydatki, które trzeba jeszcze ponieść, to m.in. doładowanie karty miejskiej. Alternatywą jest inwestycja w rower. Używany, ale sprawny, można wylicytować już od 100 zł. Wtedy pół roku jeździmy za darmo i oszczędzamy też na siłowni. Muszę też opłacić telefon. To kolejne 35 zł. Jeśli w cenie najmu nie masz wliczonego Wi-Fi, to dogadaj się ze swoim sąsiadem i korzystajcie z jednego, dzieląc jego koszty na pół. W każdym razie po opłaceniu transportu i telefonu na koncie zostaje 232 zł. Niektórych opłat można całkiem uniknąć i nie trzeba płacić za coś, co może być darmowe. Na przykład prowadzenie konta. Przykładem takiego konta jest konto przekorzystne dla młodych banku PKS-a, które właśnie testuję. Poza m.in. darmowym prowadzeniem konta,
i obsługą kart do konta wielowalutowego, użytkownicy konta przekorzystnego za darmo wypłacają pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Ponadto w jego ramach oferowane są zniżki do 30% u partnerów programu rabatowego Galeria Rabatów. 100 zł miesięcznie muszę przeznaczyć na ubrania. Buty i kurtki zimowe kupuję latem, a letnie zimą. Ceny są wtedy zdecydowanie niższe. Środki z pozostałych 132 zł przeznaczam na 2 wyjścia w miesiącu do kina lub do pubu czy restauracji ze znajomymi. Niektóre kina oferują w wybrane dni tanie, bo po 10 czy 15 zł bilet. Raz w tygodniu za pozostałe pieniądze umawiam się ze znajomymi na happy hours, gdzie shot lub piwo kosztują 3 lub 4 zł. Wyślij to komuś, kto źle gospodaruje swoim budżetem i komu ciągle brakuje pieniędzy.